Witam, Karol Majchrowski, firma Kosmocel. Znajdujemy się w obiekcie, w którym uprawiany jest ogórek i dzisiaj chcieliśmy powiedzieć kilka słów o możliwościach zabezpieczenia go przeciwko szkodnikom i po części chorobom. Jeśli chodzi o bieżącą sytuację w tym tunelu, to na ten moment nie widzimy jakby dużej presji szkodnika, mam tutaj na myśli głównie przędziorka czy zmiennika. Z racji tego, że poszedł niedawno miks preparatu opartego abamektynę w miksie z Mightminem, czyli naszym produktem, który ma dodatkowo wesprzeć tutaj rośliny właśnie pod kątem ograniczania szkodnika. Mightmine to produkt niechemiczny, który możemy stosować w dowolnym momencie uprawy, jeśli chcemy ograniczać szkodnika. W oprawie ogórka mówimy tu między innymi o przędziorku i zmienniku, też w ciornastku. Co należy pamiętać, to to, żeby do takich zabiegów preparatem Mightmine podchodzić prewencyjnie, tak, czyli żeby go stosować albo właśnie tak, jak to tutaj zostało zrobione w połączeniu z produktem chemicznym, który to nam zrzucił nadmiar szkodnika, a Mightminem zabezpieczamy tą roślinę na kolejne jakby dni. Po około tygodniu będziemy robić tutaj ponowny zabieg tylko preparatem Mightmine i obserwować, co się będzie działo. Jeśli chodzi o dawkę, to polecamy Mightmine zastosować 150 ml na 100 litrów wody i taką cieczą opryskiwać. Warto do tego dołożyć adiuwant Inexa, który będzie nam ładnie rozpływał się po roślinie i szybciej penetrował te wszystkie substancje do środka. Więc za tydzień powtarzamy zabieg i obserwujemy dalej, co się dzieje. Z drugiej strony tutaj też będzie zastosowany preparat Barrier SICA, czyli połączenie wapnia z krzemem po to, żeby dodatkowo wzmocnić roślinę w tych niekorzystnych warunkach, no bo mamy bardzo wysokie nasłonecznienie, więc tutaj też chcemy optymalnie utrzymać tą wodę w roślinach, bo wiemy, że ogórek no to w większości woda, więc zależy nam na tym, żeby te rośliny były dobrze uwodnione i żeby mniej transpirowały, i w tym na pewno też pomoże właśnie barier, który pomoże zatrzymać tą wodę. Z drugiej strony też wzmocni mechanicznie rośliny pod kątem szkodników, presji chorób i generalnie będzie też miał wpływ ten wapń zawarty w produkcie na to, żeby jakościowo owoce też były zdecydowanie lepsze. Tak więc takie rekomendacje dla ogórka. Jeśli będziecie Państwo potrzebowali więcej informacji, to zapraszamy do kontaktu. No, a dzisiaj dziękuję i pozdrawiam.